Oto więc byliśmy. Parszywa kompania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Haggard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Ależ z was ten pakiet. Hej, formują się tam na dole. Marlow, ile mamy czasu? 5 do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za 3. Na GPS-ie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Da, o ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych. Na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykować się. Ja pierdolę. To była jakaś kurwa magia. Uratowałeś mi dupę. Nie zginiesz podczas mojej ostatniej misji. Marlow, idziesz na szpicy. Nasz klient będzie tam sam, jak się nie pospieszymy. Jazda. Wcześniej czy później będziemy musieli się zmierzyć z nimi. Wcześniej. No to wcześniej. Teraz. Chwila, patrol. Na mój znak. Walimy na 1. Trzy, 2, 1. Uciekaj, zdejmij go. Cele wyeliminowane. Nasz klient powinien spotkać teraz konta. Zająć pozycję. O cholera, to nasz agent. Na celowniku? Archanioł, tu Bravo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem Bravo 2. Nie, o cholera. Ty pieprzony. Archanioł, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie? Archanioł, cel jest w ruchu. Dowódca Bravo 2, wstrzymać ogień, wstrzymać ogień! Miałem go! Czemu puściliśmy skurwia na wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj, twój czas jeszcze nadejdzie. Archanioł, cel zniknął, pojazd nadal w zasięgu wzroku. Bravo 2, miasteczko jest nieprzyjazne, zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanioł, bez odbioru. Słyszeliście. Dobra, sami to kurwa odkręcimy. Nie musielibyśmy, gdybyśmy go wtedy rozwalili. Ruszać się. Dobra, Bravo 2, macie pozwolenie na otwarcie ognia. Przebijcie się do pojazdu celu. Brawo 2, mamy 3 strzały, spodziewajcie się posiłków.
Ratnik, to ognie! Sam to zrobię. Arkanio, podawo 2. Proszę o wsparcie lotnicze w naszym kwadracie. Jesteśmy podobnie pojazdu pancernego i CKM-u. Pozycja 1, 9, 6. Brawo 2, wsparcie w drodze. Mamy jednostki blisko waszej strefy. Przesuwamy czas przyzwyczajenia na kita. Trzymajcie się. To będzie kurewsko długa minuta. Nie wiem, to samoloty. Niby czy w kąśliwą ironią. Dalej, krycie! Kurwa! To kiedy będzie to cholerne wsparcie? Jeszcze trochę trzymać głowy nisko i zgodzić im z linii strzału! Przyjąłem się pewnie! Ale za pół minuty nie będzie się już gdzie chować! To wykopisz sobie dziurę w ziemi! Przeładowuję! W porządku, brawo 2. Wsparcie dostępne. Musicie ręcznie namierzyć drogi. To 061, odległość 4 km. Trzymajcie się, rozpoczynamy nalot. Robota, Marlo! Obserwuj niebo! Cele potwierdzone. Przygotować się na uderzenie. Na ziemię! Wszyscy na ziemię!
świąt, Bravo 2. To było naprawdę piękne! Dziękujemy! Naprzód! Pojazd, którego szukamy, musi gdzieś tam być! Przeklętej ciężarówce! Jasna cholera! Doganiają nas! Aga! Jestem cholernym złomem zdrowia! Robi się, panie sierżancie! Jak jeszcze? Brawo, ma, uważajcie.
razie tak nie wroga. Nie dosłyszałem, Archanioł! Co wroga? A kurwa, nie dobrze! Słuchaj, Hanar! Dowieź nas do tego cholernego tunelu! Ale szybko! Patrzcie! Szera! Uwaga! Szybciej! Tempo! 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 Nie no, kurwa, to chyba taki żart! Wytrzyjcie te śmigłowie! Wszyscy cali? Ax? Tak. Sweetwater. O! Bardzo ciekawe. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze... Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam 9 oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. Więc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Ser, co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę, ser. Wracając do tego obiektu. Mamy w Boliwii człowieka. To specjalista. Nazywa się Aguirre. Dacie mu to. A. No i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało? Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych! To jest kurwa to! Bolivia.